Gdyby apele o rozwagę docierały do kierowców, nie byłoby takich tragicznych zdarzeń na naszych drogach. W tym wypadku zginęła na miejscu jedna osoba, a trzy z ciężkimi obrażeniami odwieziono do szpitala. Wszyscy jechali osobowym Fordem, który wyjechał z drogi podporządkowanej wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Wypadek miał miejsce około 4 rano na skrzyżowaniu ulic Siemieńskiego i Generała Maczka w Rzeszowie. Policja prowadzi szczegółowe dochodzenie. Niezależnie od jego wyników, jedno jest pewne – winę ponosi człowiek. Pokazujemy zdjęcia z miejsca wypadku w nadziei, że uruchomią wyobraźnię i obudzą instynkt samozachowawczy. Oby takich wydarzeń było jak najmniej.